nasza inauguracja. Tak naprawdę te początki w lidze są niezmiernie trudne, bo tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać po drużynach. Mówię sparingi z sparingami, mówię mecze, że tak powiem, już ligowe, rządzą się tutaj swoimi prawami. No szkoda, bo mieliśmy naprawdę wspaniały wynik w postaci Lucyciku wyszubranych. Tak naprawdę wystarczy nam tylko jeden sens, żeby zwyciężyć. No szkoda, zabrakło. Troszeczkę drużyna z Wrocławia zaczęła mocniej zagrywać i myślę, że to był taki klucz do ich zwycięstwa, a my sobie gdzieś tam nie radziliśmy już na tej wysokiej piłce, mieliśmy problem ze skończeniem ataku. No bardzo szkoda takiego wyniku, bo tam zrobiliśmy tak naprawdę chyba kilka punktów rzędu, nie wiem, około pięciu. Mówię, mówię szkoda, no tam też nie chcę chłopaków usprawiedliwiać, że młodość, mówię, no popełniliśmy sporo błędów też, gdzie oddawaliśmy piłkę przeciwnikom, mówię, to większość zadecydowało. Reasumując to wszystko, bardzo dobra zagrywka drużyny z Wrocławia. Słabo zaczęliśmy, znowu weszliśmy w to spotkanie w środkowej fazie pierwszego seta. Zdarzył nam się przestój niestety. Może zaczęliśmy trochę zbyt nerwowo to spotkanie. Potrzebowaliśmy tych dwóch setów, żeby uspokoić naszą grę i wrócić do tego, co pokazujemy na treningach. Wszystkim nam zabrakło w tym momencie takiego szakierskiego zęba i doświadczenia po prostu. No, za szybko uwierzyliśmy, że to też wygraliśmy. W momencie, w którym tak naprawdę trzeba było tego przeciwnika już dobić, to my podaliśmy im rękę i zaczęliśmy troszeczkę słabiej zagrywać i zaczęli lepiej przyjmować. No i mecz się obrócił. No. Nie jest to pierwszy mecz środkowcy, który się 2-0 skończył, 3-2 na rywala. Musimy z tego po prostu, jak powiem, procesem wyciągnąć wnioski i jedno z tego spotkania o to doświadczenie być po prostu lepsi. Na początku zagrywka nas dobrze wyglądała, przeciwnika słabiej. Natomiast też potem zaczęli nam robić krzywdę takimi wcale nie jakimiś bardzo trudnymi zagrywkami, bo jak na przykład był to chyba był trzeci set. Tam wszedł Maruszczyk i z taką parę zagrywek zagrał do linii, gdzie w ogóle nie mieliśmy szans przyjąć. No potem mieliśmy problem z wygraniem, to łatwiejszy kiłek flotów, a z kolei przeciwnik wszystkie nasze zagrywki przyjmował sobie punkt i dzięki temu mieli mamy przewagę na siatce. To przełożyło się na końcowy wynik. No nie mamy jakichś zawodników po 2-5, że będziemy blokować grając słabą zagrywką, ale musimy rzucić przeciwnika od zagrywki, bo po prostu potem nie mamy czym tego nadrobić. Na której gdzieś tam trenujemy tak naprawdę raz w tygodniu, tylko w piątki przed meczem, więc też nie znamy za bardzo tej hali. My trenujemy na większym obiekcie, tam na hali Legionów i tak naprawdę mówię, tą zagrywką udało nam się gdzieś tam pomęczyć ze Wrocławia, ale jeszcze nie było to, na co nas stać 100%. Sufit jest krzywy. Nie do tego byłem przyzwyczajony w Kielcach, ale no cóż, takie teraz są warunki. Trzeba się przyzwyczajać szybko i grać na każdej sali. Ja bardzo ubolewam nad tym, że gramy na innej hali niż trenujemy. Mi się osobiście dużo lepiej gra na hali Legionów. Jestem w tej hali przyzwyczajony, trenuję tam drugi rok. Tutaj natomiast tak naprawdę mam możliwość trenowania raz w tygodniu po godzinie. I myślę, że na razie jest to duży problem. Natomiast no też, prawdę mówiąc, im będziemy dalej grać, to z każdym meczem też tą halę będziemy bardziej poznawać. I mam nadzieję, że koniec końców też będziemy się u niej czuli tak, jakbyśmy grali u siebie, a nie na wyjeździe. Tak, gdybyśmy byli do tego w miarę przyzwyczajeni, to mogłoby być naszym plusem. Natomiast tak jak ja tutaj no często gdzieś jakieś było niezrozumienie ze skrzydłowymi, bo na treningu na hali Legionów, jak sobie ktoś krzyknie na przykład tam, że chce piłkę taką quick czy super, to ja słyszę, ale to ja nic nie słyszałem. Że też jestem trochę chory i gdzieś tam myślę, że jakieś przez to wynikały jakieś z tego problemy. No i mówię, no na razie nie można powiedzieć, że ta hala była jakkolwiek naszym atutem, bo nawet tutaj była bardziej atutem gwardii, bo oni na co dzień trenują na mojej hali, a my trenujemy na dłużej. Ale no też nie można tego myślę jakoś bardzo, bardzo uważać, że to jest największy problem, no bo też wiadomo, no nie hala gra, to jest może jakiś tam. Chociaż mówię, no akurat w meczu 3-2 może akurat to zadecydowało, no, ale generalnie wiadomo, że to są, nie można też zwalać na halę, bo to my gramy i w naszych rękach i nogach jest to, żeby wygrywać, a nie w murach. Jest szacunek dla kibiców, że przyszli na mecz siatkówki, że przyszli na mecz inauguracyjny. Na pewno wsparcie kibiców jest nam niezmiernie potrzebne i mówię, o wiele przyjemniej się chłopaku na pewno gra. Sztabowi tutaj pracuje i myślę, że to jest coś pięknego, że mówię, kibice przychodzą na siatkówkę i gdzieś ten sport, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę tutaj, mam nadzieję, będzie gdzieś tam przodował w naszym województwie.